Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na piątek. W swojej mądrości Pan kontaktuje tych, którzy poszukują prawdy z bliźnimi, którzy znają prawdę. Planem nieba jest to, by ci, którzy przyjęli światło, udzielali go pozostającym w ciemności. Człowieczeństwo, czerpiąc efektywność z wielkiego źródła mądrości, jest narzędziem, przez które Ewangelia działa swoją przekształcającą mocą na umysły i serce. Bóg mógłby osiągnąć swój cel zbawienia grzeszników, lecz bez naszej pomocy, lecz naszym żądaniem, abyśmy upodobali się do Chrystusa, zobowiązał nas do współdziałania w Jego dziele. Aby móc wstąpić do Jego radości, radości oglądania dusz odkupionych dzięki Jego ofierze. Musimy uczestniczyć w Jego pracy dla ich odkupienia. Pytania do dyskusji. Co jest głównym przesłaniem lekcji tego tygodnia? Czy Pan wzywa Cię do dokonywania jakichś zmian w Twoim życiu? Czy Twoje priorytety powinny zostać zmienione? Do podjęcia jakich działań Bóg Cię wzywa? Drugie pytanie. Zastanów się nad duchową prawdą, iż im więcej świadectwa o naszej wierze wydajemy, tym bardziej się ona wzmacnia. Jak sądzisz, dlaczego tak jest? Co powoduje, że ta zasada jest tak sugestywna, sensowna i logiczna? 3. Jak często wydajesz świadectwo Jezusie? Jeśli niezbyt często, zadaj sobie pytanie dlaczego. Czy obawiasz się odrzucenia? Jeśli tak, pomyśl o tym, jak często sam Zbawiciel był odrzucony przez ludzi. Skoro odrzucenie nie zniechęciło go, to nie powinno zniechęcić także nas. A może obawiasz się wydawać świadectwo, gdyż nie jesteś pewny, że masz, co masz powiedzieć? Skoro tak, jak świadczy to o Twojej potrzebie bliższej więzi z Panem? 4. W tym tygodniu wspomnieliśmy, że nasze religijne rytuały nie mogą odmienić serca. To prawda. Z drugiej jednak strony, jakie jest miejsce obrzędów i tradycji w naszej wierze i w Kościele? W jakim sensie, jeśli w jakimkolwiek ceremonie i tradycji mogą być przydatne w celu ożywienia i reformacji? 5. Dlaczego współdziałanie z Bogiem w prowadzeniu ludzi do nieba jest źródłem tak wielkiej satysfakcji? Dziękuję.